Witam, dzisiaj omówimy parametry teleskopów. Chcemy zakupić jakiś sprzęt astronomiczny. Wchodzimy na stronę i widzimy coś takiego. Co oznaczają te liczby i literki? Mało osób na początku wie. Teraz postaram się to wyjaśnić. Reflektor Newtona. Dlaczego reflektor, skoro to teleskop i dlaczego Newtona? W 1668 roku Isaac Newton skonstruował teleskop składający się ze zwierciadła głównego oraz mniejszego, płaskiego lustra wtórnego. Tutaj widać, jak to działa. Światło wpada przez tubę, odbija się od zwierciadła głównego, skupia się na tym mniejszym, wtórnym, płaskim i zostaje skierowane do naszego oka poprzez okular. A wygląd takiego teleskopu, czyli reflektora Newtona, wygląda tak, tak albo tak, czyli podobnie do siebie. W takich przypadkach mamy też podaną średnicę zwierciadła, a nie obiektywu. A średnica zwierciadła to najprościej mówiąc szerokość lustra. Następne, co widzimy, to ogniskowa obiektywu. Co to oznacza? Ogniskowa obiektywu wraz ze średnicą zwierciadła powiedzą nam, jak bardzo światłosilny jest nasz teleskop. Światłosiła to stosunek średnicy obiektywu teleskopu do jego ogniskowej. Oczywiście obie te liczby muszą być wyrażone w tych samych jednostkach. Pewnie zadajecie sobie pytanie, po co nam to? Już tłumaczę. Teleskopy buduje się o różnych światłosiłach. Ogniskową określamy symbolem F. A więc, instrumenty o światłosiłach F9 uważa się za jasne i bardzo jasne. Światłosiła F10 jest taka uniwersalna, a światłosiły powyżej F11 uważa się za małe i bardzo małe. Czyli upraszczając jeszcze bardziej, jeżeli światłosiła wynosi mniej niż F9, jest przeznaczona do obiektów głębokiego nieba, czyli mgławice galaktyki, a jeżeli jest większa niż F11, służy do obserwacji Słońca, oczywiście z zastosowaniem filtrów, planet i Księżyca. Dokładność wykonania zwierciadła nie powinna być mniejsza niż 1/8 lambda. Im dokładność wykonania zwierciadła jest mniejsza, tym tracimy na rozdzielczości, a obraz jest coraz gorszy. Rodzaj szkła lustra. Tutaj powiem, że Pyrex jest dobrym rozwiązaniem. Pyrex to jest szkło borowo-krzemowe. Wykorzystuje się je właśnie głównie do szkieł laboratoryjnych i do luster teleskopów, także to jest dobry wybór. Maksymalne użyteczne powiększenie to takie, jakie możemy zastosować, aby nie tracić na jakości obrazu. Powiększenie teleskopu obliczamy dzieląc ogniskową jej obiektywu przez ogniskową zastosowanego okularu. Czyli na przykład ogniskowa naszego teleskopu wynosi 1200 mm, a ogniskowa okularu 4 mm. Dzielimy 1200 przez 4 i osiągamy powiększenie. 300-krotne. Wagi teleskopu chyba nie będę tłumaczył, bo każdy wie, co oznacza. W innych teleskopach możemy jeszcze spotkać się z czymś takim jak refraktor achromatyczny. Refraktory zwane potocznie lunetami to soczewkowe instrumenty optyczne wykorzystujące światło refrakcji, czyli załamania fal świetlnych na granicy różnych ośrodków, czyli na przykład szkieł, soczewek. Niestety takie liczne odbicia i zniekształcenia w okularach sprawiają, że doświadczamy aberracji, czyli rozmazania, zniekształcenia obrazu. Od zdolności rozdzielczej teleskopu zależy, ile szczegółów dostrzeżemy w obserwowanych obiektach. Rozdzielczość instrumentu obserwacyjnego obliczamy w ten sposób. R to zdolność rozdzielcza w sekundach kątowych, a D średnica obiektywu w centymetrach. Czyli na przykład teleskop o średnicy 150 mm ma teoretyczną zdolność 0,93 sekundy łuku. To ponad 60-krotnie większe niż u nieuzbrojonego oka. To jednak tylko wartość teoretyczna, ponieważ wszystko zależy tak naprawdę od pogody, a nawet zmęczenia naszego oka. Zasięg gwiazdowy teoretyczny? Z nim jest tak samo. Wszystko w teorii. 11 magnituda możemy zobaczyć przy dobrych warunkach atmosferycznych, jeżeli sami jesteśmy zaadaptowani do ciemności itd. Normalnie ludzkie oko zauważa gwiazdy do 6 magnitudo, w idealnych warunkach do 8. Mam nadzieję, że w tym odcinku chociaż troszeczkę rozjaśniłem Wam sytuację tych parametrów. W tym odcinku to byłoby na tyle. Zapraszam do następnego odcinka. Cześć!